tutaj zaszczyt pełnić funkcję tu w tej klasie również, komendanta powiatowego policji w Bełchatowie. Poprosiliśmy Was na krótką prelekcję na temat jazdy pojazdem, sytuacji, które mogą Was spotkać na drodze, ponieważ nie chcę powiedzieć, że ruch drogowy to dżungla, tak, ale w każdym razie mogą zdarzyć się sytuacje, które naprawdę Was zaskoczą. Na pewne rzeczy nie jesteście jeszcze przygotowani, bo to jest kwestia wyobraźni, a wyobraźni, żeby nabyć na drodze, to trzeba doświadczenia, lat doświadczenia i chcemy Wam to doświadczenie przede wszystkim przyspieszyć. Chcemy, żebyście się tutaj między innymi na tym spotkaniu nauczyli na cudzych błędach, abyście się nie musieli uczyć na Waszych błędach, bo ponieważ popełnione błędy przez Was będą skutkować czyjąś krzywdą, albo Waszą, albo kogoś z innych uczestników ruchu drogowego. Także mam nadzieję, że do tego przy pomocy koleżanki Baratyńskiej z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, którą serdecznie tutaj witam, pana naczelnika ruchu drogowego Krzysztofa Jaska i potem pana z WORD-u, będziecie w stanie, wyniesiecie coś z tego przede wszystkim, tak, że nie będzie to lekcjonowana, a na pewno nie będzie, bo to wiem. Natomiast, że następnym razem, niekoniecznie jadąc samochodem, ale idąc, tak, będziecie w stanie przewidzieć pewne sytuacje i pod pewnych sytuacji się ustrzec. To jest to, czego chcemy Was tutaj nauczyć, to taki miejski survival na dobrą sprawę, tak, bo dzieciaki czy Państwo wyjeżdżają na jakieś kursy survivalu w lesie, w różne dziwne miejsca, natomiast no, to jest nasze środowisko naturalne, miasto i droga, więc generalnie tutaj musimy się nauczyć poruszać i tutaj musimy się nauczyć przeżyć. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja bym najpierw chciała tak wiedzieć się, ilu spośród Państwa jest kierowców, bądź jest w trakcie nauki? Mało. A kto się wybiera? Cała reszta. Cała reszta. Bardzo się cieszę. Nie bez kozery poprosiłam Państwa o wyłączenie telefonu komórkowego, bądź też wyciszenie na tyle, żeby nam nie przeszkadzać. Państwo, którzy jesteście młodymi kierowcami, bądź za chwilę będziecie, tak naprawdę popełniacie mnóstwo błędów. Pierwszym Waszym błędem to jest właśnie ten telefon komórkowy, który Wam przeszkadza podczas jazdy. Korzystacie z portali społecznościowych, prawda? Większość z Państwa. Każdy ma w telefonie aplikację z portalem społecznościowym. Bardzo często odbieramy wiadomości tekstowe, które wysyła nam koleżanka lub kolega i wtedy o wypadek bardzo łatwo. Większość z nas tutaj ma na motocykle, bo od 16 roku życia. A na ale jesteśmy kierowcą. Ale nie odbieramy na te na motocykle. No. Dobrze. Ale jeżeli motocykl jest na... Dobrze, to ja teraz powiem tylko. Bardzo często motocykliści pod kaskami mają słuchawki. Bardzo często. Słyszą, że przychodzi SMS, no bo w słuchawkach to słychać. Słyszą, że ktoś się chce z nami połączyć. Odbierają w czasie jazdy telefon. Taka jest prawda. Wśród motocyklistów niestety odebranie takiego telefonu podczas jazdy i do tego, jeżeli dołożymy jeszcze przekroczenie prędkości, o wypadek nie trudno. Bardzo często motocyklista nie ma żadnych szans. Ginie na miejscu. Dlaczego ginie motocyklista? Zastanówmy się wspólnie, mili Państwo. Zazwyczaj te wypadki są z prędkości. Młody kierowca, czy przyszły młody kierowca, słuchając podszeptów swoich kolegów, no co, nie potrafisz szybciej jechać? Nie możesz szybciej jechać? Jak to? No co ty? No nie bądź cieniasem. Weź na dołu już troszkę. O, przepraszam, dowal do pieca, bo to tak się mówi. Właśnie nie tędy droga. Szanowni Państwo, ważnym elementem tak naprawdę jest słuchanie własnego zdrowego rozsądku. I w tym momencie odwołam się do takiej troszkę innej rzeczy, jakim jest to, co mówią nasi rodzice. Rodzice często powtarzają Wam, że słuchaj, zrób to czy tamto od takiego malutkiego dziecka. Nie zachowuj się w ten sposób, nie rób tego i tak dalej, przestrzegają nas, tak? W momencie, kiedy zostajemy kierowcą, tak naprawdę zrozumiecie, co czują Wasi rodzice, jak sami będziecie tymi rodzicami. I powiecie, aha, mama, tata mieli rację. Ja mam dorosłe dzieci, mili Państwo. Bardzo dorosłe, bym powiedziała. I muszę powiedzieć, że do dziś
bardzo często martwi się o to, jak moje dzieci kierują samochodem. Czy dojadą do celu? Czy nie przekroczą prędkości? Nie będę mówić o alkoholu, bo akurat moje dzieci nie piją. Mam to szczęście. Ale za każdym razem ta obawa jest. Porozmawiajcie, mili Państwo, ze swoimi rodzicami na ten temat, co oni sądzą o waszym kierowaniu jakimkolwiek pojazdem. Czy nie wzbudza to w nich obaw? Czy dojedziecie do celu? Nieważne, jakim środkiem komunikacji będziecie się poruszać. Czy będzie to rower, czy będzie to motocykl, czy będzie to skuter, czy może w końcu ten upragniony samochód. Nieistotne czym. A może jedziecie na pieszo. Jakie to obawy wśród tych rodziców gdzieś są zaszczepione? Czy wychodząc z domu, państwa rodzice mówią, dojdź bezpiecznie, uważaj na coś? Oczywiście, że tak. Bardzo złym doradcą, proszę Państwa, jest alkohol. Państwo jako młodzi ludzie sięgacie po różnego rodzaju używki. Bardzo różnego rodzaju. Alkohol, bardzo często marihuana. Przecież to jest teraz takie modne. Chcielibyśmy, żeby była zalegalizowana. No nie tędy droga, mili Państwo. Nasza świadomość, czy po wypiciu alkoholu, czy po wypaleniu skręta, bardzo mocno się zmienia. Bardzo mocno. Zadam Państwu przewrotne pytanie. Kto z Państwa powie mi, jakie są narkotyki? Otóż oświadczam, że takiego podziału nie ma. Narkotyk to jest narkotyk. Koniec, kropka. Pytanie numer dwa. Ile czasu w organizmie będzie utrzymywała się marihuana? 7 dni. Optymista. 30 dni. Zadam następne pytanie. Zdaniem Państwa, jaki jest potrzebny czas do uzależnienia się od alkoholu? Proszę Państwa, otóż oświadczam, że, bo czasami, szczególnie mężczyźni, lubią codziennie wypić piwo. 40 kieliszków wystarcza do uzależnienia od alkoholu. 40. To dużo czy mało? Przeliczcie jedną puszkę piwa, ile to jest alkoholu. Na puszce jest napisane. Łatwo zobaczyć, jak można popaść w tarapaty. Inna sprawa. Kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu. Rower, skuter, motocykl, samochód, nieważny pojazd. Ważne, żeby nie używać tej używki i wsiąść na którykolwiek z pojazdu. Powiem Wam szczerze, nie warto. Za wysokie kary są. O ile jeszcze kierując rowerem jest to wykroczenie, chociaż mocno płatne, o tyle kierowanie samochodem to jest albo wykroczenie, albo przestępstwo. Ciężko zdobywacie uprawnienia. Warto je stracić? To Wy musicie w głąb własnej duszy, to takiego rozumu, wejść, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście Wam się to opłaca. Czy chcecie czegoś takiego. Mili Państwo, ci, co zdobyliście prawo jazdy, czy co zdobędziecie prawo jazdy, któregoś dnia przyjedziecie na teren miasta Łodzi. Czy zdajecie sobie sprawę, ile zagrożeń na Was jako kierowców czeka w tym mieście? Jak myślicie, drodzy Państwo, jakim dla Was, mieszkańców tego powiatu, jest największe zagrożenie, jeżeli przyjedziecie do Łodzi? No, fotoradar, panie naczelniku, to jest ten najmniejszy problem. Nie znamy miasta, przede wszystkim. Co jeszcze? Widzę Łódź. No, kibice. No dobrze, ale w ruchu drogowym takich dzieci, kiedy nie ma meczu, nie będziemy szukać tego zagrożenia. Na to, panie naczelniku, ale to nie pan ma odpowiadać, tylko ja proszę Łódź. Natężenie ruchu, pan naczelnik powiedział. Co jeszcze, jak uważacie? Czym może być takie zagrożenie? Jest dużo pieszych, może. Bardzo dużo pieszych. Zdecydowanie więcej niż na terenie Bełchatowa. Co jeszcze? Tramwaje. Brawo! Czekają na tą odpowiedź. Tramwaje.
tak naprawdę mnóstwo kolizji osób przyjezdnych, które odwiedzają stolicę województwa, ma zdarzenia z tramwajami. Mnóstwo osób, które gdzieś zostawią na parkingu swój samochód, czy też inny środek lokomocji, będąc pieszymi, ma zdarzenia z tramwajami. To są te zagrożenia płynące z tego, że w tym mieście wojewódzkim jest taki ruch, a nie inny. Jeszcze inny. Przyjeżdżacie pociągiem. Bardzo się cieszymy, ale tam jest jeszcze coś takiego, co się nazywa rower miejski. Każdy może wypożyczyć, wsiąść, pojechać. A gdzie, proszę Państwa, znajomość podstawowych zasad ruchu drogowego? A mili Państwo, jak myślicie, co tak naprawdę, jaki element kodeksu drogowego tak naprawdę może zapobiec, który artykuł, może coś się z Państwem skojarzy, który artykuł może zapobiec wypadkom drogowym? Odrobina myślenia. Cisza. No tak, zaraz, momencik, ale ja sobie tutaj przed paroma minutami pytałam się, kto ma uprawnienia. No dobra, karty rowerowe też chyba mieliście, tak? Nie mieliście. No ale ktoś między wami są kierujący. No momencik. Jak myślicie? Ja zaraz zapytam, jaki artykuł z prawa o ruchu drogowym, który tak naprawdę może uchronić nas? Ja nie wiem, żebyście powiedzieli cyferkę, bo nie o to chodzi. No to co, burza mózgów, mili Państwo? Burza mózgów? Słuchajcie, ja proszę Was o to, żebyście myśleli. Jak będzie coś źle, to ja powiem, że jest źle. Artykuł 20 prędkości. To jest artykuł 20 prawa ruchu drogowego. Prędkość ma kolosalne znaczenie, ale to nie ten artykuł. On ma znaczenie, ale nie na tych pierwszych dwóch miejscach. Znaki drogowe. No rozporządzenie o znakach, sygnałach drogowych jak najbardziej tak, no bo bez tego ani różna droga, ale to nie jest to. Kodeks drogowy to jest zbiór przepisów. Ja się pytam o artykuł. Na zdroworozsądkowe myślenie. Co? Który z artykułów? Ja nie mówię, żebyście powiedzieli mi cyferkę. Może 30? A potrafi go pan zacytować? Ja powiedziałam artykuł 20 prędkość, 30? Proszę. No nic. No, państwo, którzy mają uprawnienia na motocyklu, słucham. Odpowiedź jest bardzo prosta, przyrzekam. Ja się pytam, który element z przepisów prawa ruchu drogowego? Ja już nie mówię o cyfrze artykułu, ale który element pozwoli nam na to, żeby było bezpiecznie w ruchu drogowym? Ja już bardziej podpowiadać Wam nie mogę. Nie będzie podpowiedzi. Włącz myślenie. To przede wszystkim, proszę Państwa, włączamy myślenie. Jakby na przykład każdy miał swój pas i każdy ma swoje pasy. No, nie da się tak zrobić w lotnicy. Też są korytarze powietrzne, proszę Państwa, którymi się poruszają samoloty. Nie może sobie latać tak, jak się podoba po niebie, musi latać w określonym korytarzu. Czyli w takiej drodze, ale na niebie. Nic? To może chodzi o kary za złamanie przepisów i wtedy Nie. Kara to jest tylko dolegliwość. To jest takie... Byłeś niegrzecznym, teraz poniesiesz za to konsekwencje. Na tej zasadzie, tak? Mili Państwo, myślcie bardzo proszę. Co musicie zachować na drodze, jak jesteście? Ostrożność. A gdy ustawa tego wymaga, szczególną ostrożność, artykuł 3 i 4 prawa o ruchu drogowym. Jeżeli dokładnie o to chodziło. Powiedziałam, włączmy myślenie. Bez włączenia myślenia nic nie będzie. Za każdym razem włączamy myślenie. Za każdym razem. Proszę Państwa, nie wiem, czy jesteście Państwo świadomi, za co można stracić uprawnienia.
za wiele rzeczy. Bardzo dobra odpowiedź. No to może postaramy się odpowiedzieć za jakie te rzeczy. Przekroczenie prędkości. Bardzo dobrze. Alkohol. Bardzo dobrze. Za co jeszcze? Zatrzymanie się przed alkoholem. Bardzo dobrze. Co jeszcze? Za dużo ilość punktów. Bardzo dobrze. Co jeszcze? Nie, nie, nie. To tylko powiadomienie funduszu gwarancyjnego i kwoty w tej... To zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. To też nie. A czy Państwo słyszeli o czymś takim jak rażące wykroczenia w ruchu drogowym? Czy ktoś z Państwa o tym słyszał? A jeżeli słyszeliście, to jakie to są rażące wykroczenia w ruchu drogowym? To jest zbiór, jak nie wiem. Powiedzmy sobie, jest, no, mogłaby na palcach jednej ręki wyliczyć te rażące, za które tak naprawdę możecie się liczyć z tym, że zostanie zatrzymane uprawnienia do kierowania. Powodowanie wypadku. To jak najbardziej tak. Ale to już spowodowanie wypadku to już jest przestępstwo, nie wykroczenie. A ja mówię o rażących wykroczeniach w ruchu drogowym. Przejechanie przez zamknięty przejazd. Poruszanie się pojazdu Momencik. Przejechanie przez zamknięty przejazd, tak, kiedy rogatki są opuszczone. Ja bym powiedziała, że nie ryzykowałabym takiego przejazdu nigdy. No dobrze, ale dlatego, że to jest taka ruletka. Taka rosyjska ruletka, bym powiedziała. Na czym polega rosyjska ruletka? Państwo chyba doskonale wiecie. Tak jak to wygląda. I tak jest z przejeżdżaniem i omijaniem zapór, kiedy one zostały już opuszczone. Proszę Państwa, otóż to tak, żeby zapadło gdzieś w główkach na całe dalsze Państwa dorosłe życie. Pierwsza rzecz, powiem o pieszych. Pieszych jako uczestnikach ruchu drogowego. Po pierwsze, taki pieszy, jak jest pieszym, a Państwo jesteście bardzo często pieszymi, tak czy nie? Dokładnie tak. No przecież jeżeli jechałem rowerem, kiedyś z tego roweru zsiadam i idę na pieszo. Jeżeli jechałem skuterem, motocyklem, zjechałem samochodem, wysiadam z danego pojazdu, również jestem pieszym. Przemieszczałem się autobusem, wysiadam, jestem pieszym. Pieszy. Tylko moje pytanie brzmi w ten sposób. Państwo jako uczestnicy ruchu drogowego, kierując jakimkolwiek pojazdem, co zrobiliście, aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym? Co robimy? Zmniejszamy szybkość. Na pewno powinniśmy ograniczyć prędkość, zbliżając się do oznakowanego przejścia dla pieszych. Będąc rowerzystą, nie korzystam z chodników, ponieważ chodnik jest dla pieszych, nie dla rowerzystów. Na chodnik są tylko trzy przypadki, kiedy zapraszamy na chodnik rowerzystów. Państwo znają te przypadki? Bardzo dobrze. Drugi przypadek. Dokładnie. Niekorzystne warunki atmosferyczne pod warunkiem, że chodnik jest szerszy niż 2 metry. I trzeci przypadek. Proszę. No i jeszcze jest trzeci przypadek. Ja powiedziałam, że są trzy. Dwa już wymieniliśmy. Gdzie jest prędkość większa niż 50 km na godzinę. Niekorzystne warunki atmosferyczne, pada śnieg, deszcz, jest wielka zawierucha, nie wiem, wiatrzysko wieje. Jeszcze jest jeden przypadek, trzeci. Słucham, może Pan spróbuje, bo jest Panu wesoło. Tak. Może już ta wiedza doszła i chciałabym się dowiedzieć. Nie znam odpowiedzi. Nie znam odpowiedzi. Ja rozumiem, że ten szum po sali to wynika z tego, że Państwo tak myślicie mocno, jaki jest ten trzeci przypadek. Ale nie wiemy, więc może nam Pani zdradzi. Proszę Państwa, trzeci przypadek to jest wtedy, kiedy opiekujemy się osobą do lat 10. To wynika to z tego, że dopiero będąc osobą do lat 10 może taki młody człowiek zdobyć uprawnienia na rower i staje się pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego i wtedy możemy również chodnikiem poruszać się z tym młodym rowerzystą,
Pod warunkiem, że ustępują pierwszy stopień. Rozmawialiśmy teraz dalej. Państwo jako rowerzyści, motocykliści, skuterzyści, niedługo kierowcy, a jak mówiłam, cały czas piesi, wymagacie też od tego, żeby idąc na pieszo, czuć się bezpieczny na tym przejściu. I teraz zobaczcie. Wy chcecie być bezpieczni. Tylko co wy robicie ku temu, żeby pieszy, uczestnik ruchu drogowego był bezpieczny na przejściu? Nic. Bardzo często szalejący młodzi rowerzyści, powtarzam szalejący, z takim przeświadczeniem troszkę, że nie wiem, mam kilka żyć. Ja wiem, że są drogi dla rowerów piękne, bardzo często jest dużo przejazdów dla rowerzystów. I w tym momencie, tak naprawdę, mili Państwo, jadąc takim przejazdem, Wy oczywiście macie pierwszeństwo. Tylko czy warto ryzykować własnym życiem, a nie spojrzeć się, kto co robi, bo może ten kierowca nie zauważył takiego rowerzysty. Zastanowiliście się kiedyś nad czymś takim? Czy egzekwujecie swoją prędkość, swoje pierwszeństwo? Będąc w sytuacji nie tylko jako czy rowerzysta, czy pieszy? Zdarza się Wam? Myślę, że zdarza się. Szczególnie panom w trzeciej ławce, bo jest im bardzo wesoło. Nie wiem, czy to jest wynik tego, że rozmawiamy na tak poważne tematy i wzbudza to taką wesołość w pana? No dobry humor. Dobry humor macie, to podzielcie się może z nami wszystkimi tym dobrym humorem. Z chęcią myślę, proszę Państwa, żebyśmy się wspólnie pośmiali. Żeby rozluźnić atmosferę. Ale ja się zjedę bardzo. Niech to będzie na temat tego rowerzysty. Że nie mamy. No to bardzo dobrze. To zachowajmy powagę, ponieważ naprawdę o poważnych rzeczach rozmawiamy. Rozmawiamy o tym, żeby nie zdarzały się przypadki, że na polskich drogach giną setki ludzi. Setki. Ludzi w różnym wieku. I takich młodych, jak Państwo również. A chyba nie chcielibyście, mili Państwo, sprawić przykrości własnym rodzinom. Już sprawiliście. A może Pan rozwinąć temat? Z chęcią posłucham, jakby się Pan podzieli z nami. W jaki sposób Pan już stworzył zawód swoim rodzicom. Nie ma nic gorszego, mili Państwo. Lepiej sobie żyć tak, proszę Pani, rodzinka tak może jest, jedno z dzieci, mogą sobie iść na wakacje, a tu się rodzi taki, no i trzeba pilnować. Proszę Państwa, nie ma nic gorszego od tego, z czym tak naprawdę jest powiadomienie rodziny o wypadku. W związku z wypadkami drogowymi ustalamy przyczyny i dochodzimy do przekonania, że wina leży po stronie człowieka, po stronie pieszego, po stronie kierującego, może z takiego człowieka, który organizuje w sposób niewłaściwy ruch w miejscach publicznych. Aby takich zagrożeń uniknąć, bo mówimy dzisiaj, a właściwie przekażę Państwu dużą wiedzę, ekspert dotyczący zajmującego się przeciętna ruchu drogowego, Monika Pędziała z wojewódzkiego ruchu drogowego w Piotrkowie, który jest profilaktykiem, ale jest również egzaminatorem, osobą, która decyduje o przyznaniu bądź nie uprawnień do kierowania pojazdami wolnym kierowcom. 13 minut jest wypadek drogowy. Wypadek to jest takie wydarzenie na drodze, gdzie jest osoba ranna. Osoba ranna to nie jest taka rana, że otarcie łokcia, zwichnięcie nogi. To jest rana taka, że na przykład rano stajemy, nie potrafimy sobie zrobić kanapki, tak? Przez resztę życia. To jest ułomność, można już powiedzieć. Osoby ranne się w ciągu każdej godziny. Niestety to, co jest najgorsze, czyli wypadki, ileś osób, ile zginie w wypadkach drogowych. Czyli jest to 8 osób. Teraz zwróćmy uwagę, 8 osób, czy to jest dużo? Tutaj, stąd zaczynając, to jest jeden dzień. Statystyczny dzień, statystyczne osoby, które zginęły. Tutaj mamy 8 osób. Kolejne 8, kolejne 8. Do soboty nie ma waszej grupy. To jest w skali kraju.
to jest dużo czy mało, oceńcie to sami. Oczywiście jak zginą górnicy, zginie 10 górników w kopalni, bo się zawali jakiś tam korytarz, mamy tragedię narodową, 3 dni żałoby, prezydent, premier ogłaszają i wtedy to wszyscy słyszą. Natomiast to, że ginie 8 osób, jeszcze 2 lata temu minęło 10 osób dziennie, statystycznie, nikt o tym nie mówi. 23 grudzień 2014 roku zginęło 23 osoby. Moi drodzy, to jest przy 23 stołach wigilijnych, mamy żałobę. My nie się cieszymy wtedy na Wigilii, tylko mamy żałobę. 23 osoby. Nikt nie ogłosił nawet godziny żałoby. Takiej narodowej, jak mówię, przy wypadku na przykład lotniczym, czy zawaleniu jakiegoś tam szyb pochowania. Jak jesteśmy na skali Europy, Unii Europejskiej? Poprawiło się, wyprzedziliśmy Bułgarię, Rumunię, Łotwę i Estonię. Czy jest jakiś powód do dumy? Nie wiem. Kraje Bułgaria i Rumunia, dopiero co weszli do Unii Europejskiej, poprawiają swoją infrastrukturę, poprawiają swoją profilaktykę, sposób uzyskiwania prawa jazdy. No i tutaj to się dopiero zaczynają coś z tym robić. My w 2004 weszliśmy do tej Unii Europejskiej, mnóstwo programów naprawczych, bezpieczeństwa ruchu drogowego, dopiero ich wyprzedziliśmy. Ale daleko nam, do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, czy chociażby Szwecji, gdzie jest Szwecja na takim najlepszym kraju. Wyobraźcie sobie, że w Norwegii w roku 2015 nie zginęło żadne dziecko w ruchu drogowym. Żadne dziecko nie zginęło. Tak bardzo mają duży nacisk na to, co tam się dzieje. Wypadki drogowe. Garnizon łódzki, czyli Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. To wygląda jak wygląda. Jesteśmy na drugim miejscu. Jako województwo jesteśmy gdzieś w połowie stawki, jeśli chodzi o wielkość i zaludnienie. Natomiast jeśli chodzi o wypadki drogowe, przystępujemy tylko i wyłącznie aglomeracji śląskiej. Za nami jest Kraków i długo nic. Ofiary śmiertelne tych wypadków, no niestety, znowu jesteśmy na półce, tak? Mamy trzecie miejsce. Radom, Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu, czyli to jest województwo mazowieckie, Wielkopolska, gdzie jest bardzo dużo dróg.